Pomysł, by organizować Mistrzostwa Europy, po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 1951 roku. Pomysłodawcą okazał się włoski działacz Otto Brassi, który przedstawił władzom UEFA projekt, według którego o końcowy triumf miały rywalizować wszystkie kraje Starego Kontynentu, oprócz izolowanej wówczas Albanii. Zawody miały być rozgrywane w systemie mecz i rewanż, a dopiero półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał jako osobny turniej. Mocno nie spodobało się to władzom FIFA, na czele której stał wówczas Jules Rimet. W Światowej Federacji obawiano się, że turniej rozgrywany w Europie może mocno zagrozić mundialowi w popularności. Kiedy Rimet odszedł ze stanowiska, projekt piłkarskich mistrzostw Europy został przyjęty na kongresie UEFA, który odbył się 28 czerwca 1957 roku w Kopenhadze. Długo władze nie mogły dojść do porozumienia w kwestii nazwy zawodów. Ostatecznie podjęto decyzję, że będzie to Puchar Narodów Europejskich. Francja mocno włączyła się w organizację, deklarując ufundowanie głównego trofeum za zwycięstwo. Henri Delaney, słynny francuski działacz piłkarski oraz jego syn Pierre, zaprojektowali puchar, który do dziś otrzymują zwycięzcy turnieju. Na pierwszego gospodarza wybrano Francję, która miała zorganizować turniej w 1960 roku. Wcześniej rozlosowano pary eliminacyjne i w 1958 roku przystąpiono do pierwszych meczów. Niestety, na starcie z gry zrezygnowali Niemcy, Włosi, Anglicy oraz ówcześni wicemistrzowie świata Szwedzi. Pierwszy mecz kwalifikacji odbył się 28 września 1958 roku w Moskwie na stadionie imienia Lenina, gdzie Związek Radziecki rywalizował z Węgrami, których łatwo pokonał 3-1. Rewanż w Budapeszcie również zakończył się wygraną z ZSRR, tym razem 1-0. Zwycięzca tej rywalizacji miał trafić na lepszego w parze Hiszpania-Polska. Pierwszy mecz między tymi zespołami odbył się w Chorzowie, przy obecności prawie 100 tysięcy kibiców. Dzięki bramce Ernesta Pola w 34 minucie biało-czerwoni nawet prowadzili. Ale naszpikowana gwiazdami takimi jak Di Stefano czy Suarez Hiszpania ostatecznie wygrała 4-2. Natomiast rewanż w Madrycie zakończył nasze marzenia. La Furia Roja wygrała 3-0. Ćwierćfinał ZSRR Hiszpania zapowiadał się bardzo emocjonująco i ogłoszono go jako rywalizację supersnajpera Alfredo Di Stefano z uznawanym za najlepszego bramkarza tamtych czasów Lwem Jaszynem. Po tym jak okazało się, że Związek Radziecki zestrzelił nad swoim terytorium amerykański samolot szpiegowski, generał Franco wydał postanowienie na piśmie, na mocy którego nie wydano zgody na wylot reprezentacji Hiszpanii do Moskwy. Dodatkowo piłkarze drużyny radzieckiej otrzymali zakaz przekraczania granicy hiszpańskiej. W związku z powyższym wyniki obu meczów UEFA zweryfikowała jako walkowery na korzyść ZSRR. Do turnieju finałowego ostatecznie awans wywalczyli Czechosłowacja, Jugosławia, Francja i wspomniany wcześniej Związek Radziecki. Mecze Euro 1960 rozgrywano na dwóch stadionach, Parc des Princes w Paryżu i Stade Vélodrome w Marsylii. A każdy z uczestników otrzymał od UEFA na start po 100 franków szwajcarskich. W pierwszym półfinale Francja grała z Jugosławią i mimo że w 53 minucie meczu prowadziła już 3-1, ostatecznie to drużyna z Bałkanów zwyciężyła 5-4. W drugim półfinale ZSRR nie dał szans Czechosłowacji, wygrywając 3-0. W meczu o trzecie miejsce po golach Vlastimira Bubnika oraz Ladislava Pawlowicza Czechosłowacja pokonała gospodarzy turnieju 2-0. Mecz finałowy przebiegał przy mocnych opadach deszczu. W 43 minucie bramkę dla Jugosławii zdobył Milan Galić. 4 minuty po zmianie stron wciąż w strugach deszczu wyrównał jednak Slava Metreveli. Po 90 minutach był remis, więc sędzia zarządził dogrywkę. Ostatecznie decydująca bramka padła w 114 minucie, kiedy to Wiktor Poniedzielnik zdobył bramkę dla Związku Radzieckiego, przesądzając o końcowym triumfie swojej drużyny. Zdobywcą Pucharu Narodów Europejskich został Związek Radziecki, a najlepszym zawodnikiem turnieju bramkarz drużyny mistrzowskiej Lew Jaszyn.